Odejmując zaproszenie Ojca Świętego wyrażone w jego liście, który bieżący rok ustanowił rokiem świętego Józefa, chcemy bardziej zauważyć tę postać w życiu Kościoła, a więc w naszym życiu. Dzisiaj kolejna modlitwa zaproponowana. Modlitwa mężczyzny do świętego Józefa. Święty Józefie, weź mnie pod Twoją opiekę, abym jak Ty stał się mocny w wierze, czysty, mężny, wytrwały w przeciwnościach, dający oparcie słabszym. Módl się za mną, abym co dnia opowiadał się za Chrystusem, żyjąc sprawiedliwie, pracując uczciwie, kochając tych, których On mi dał. Święty Józef, mężczyzna. Dzisiaj mówienie o mężczyźnie i kobiecie staje się niebezpieczne, a w najlepszym wypadku staje się faux pas często. Ale dopóki nie musimy zastępować słów mężczyzna czy kobieta przez wyraz osobopostać lub dopóki nie musimy zastępować słów ojciec i matka słowami rodzic A, rodzic B, to pozostaniemy jeszcze trochę staromodni. Dzisiaj nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby zauważyć, że jest kryzys męskości, kryzys bycia mężczyzną. Pamiętam kiedyś na kolędzie jedna pani, przedstawiając swojego towarzysza, mówi: proszę księdza, to jest mój chłopak. Ten chłopak miał 50 lat. No, sobie potem pomyślałem, że to jest rzeczywiście chłopak. Bo to nie wiadomo, w którą stronę to wszystko zmierza. Czy chwilowe, czy na zimę, albo co. Mężczyzna. W polityce widzimy też to. Niemcami rządzi kobieta. Szefowa Unii Europejskiej – kobieta. Szefowa największej partii opozycyjnej – kobieta. Francja – szefowa największej partii opozycyjnej – kobieta. W Stanach właściwie rządzi kobieta. To jest ciekawe wszystko. Jak chodzi o Kościół, też lepiej nie jest. Widzimy, że czasami księża, biskupi, zamiast zachowywać się jak mężczyźni, no to się boją, siedzą cichutko, nie chcą nikogo urazić. Jak to mówi jeden z polskich publicystów, kiedyś na świecie byli mężowie stanu, dzisiaj są chłoptasie. A więc mamy być. I o to prosimy świętego Józefa, jako mężczyźni mocni w wierze. Amerykanie, którzy lubią wszystko przeliczać i statystyki wyciągają z każdego wydarzenia, wystarczy obejrzeć mecz zawodowej ligi koszykówki, tam się wyświetlają całe połacie tych statystyk. Policzyli też, co się dzieje, kiedy w rodzinie nawraca się mężczyzna.
Okazuje się, że się nawraca 83% tej rodziny. Mężczyzna jest nie do zastąpienia w przekazaniu wiary, zwłaszcza synowi. Wiele razy widziałem, jak mali chłopcy, kiedy rodzice się zgodzili, zostali ministrantami, a kiedy ojciec takiego chłopca stał z boku, się w ogóle nie angażował w życie kościelne, czasem jeszcze tam mu dogadywał, no to kiedy ten chłopiec dorastał, to odchodził ze służby Bożej. Trudno się temu dziwić. Józef jako głowa rodziny uczył Jezusa, by być poddanym swoim rodzicom, jak pisze święty Łukasz. Być poddanym zgodnie z przykazaniem Bożym, jak mówi Księga Wyjścia. Mocny w wierze. Popatrzymy na Kościół, to chwała Bogu, że tak jest, tylko nie do końca tak powinno być. Popatrzymy na Kościół, to też Kościół kobiet. Większość jest tutaj pań. Rano było jeszcze więcej. Dziękuję, że panie są. Ale gdzie są chłopy? Jest jakiś błąd w przekazywaniu treści wiary, który my robimy jako księża, jako katecheci, że się nie przedstawia chrześcijaństwa jako propozycji pociągającej dla mężczyzny. Coś tu jest nie tak. A jak są te propozycje, to ja mam takie trochę wrażenie, że wojna idzie. Oblężenie Jasnej Góry. Wojownicy Maryi. Pluton świętego Józefa. Jeszcze nie słyszałem o armatach niepokalanej, ale kto wie. Nie wiem, czy to uciekanie w militaria jest tak pociągający. Może. Święty Józef czysty. Papież w liście na rok świętego Józefa pisze: czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko niemu. Papież Jan Paweł II mówił, że to jest dar z siebie. Czyli jest właściwie te słowa papieża Franciszka są przedłużeniem tego sformułowania. Jeżeli jestem czysty, to jestem wolny. I szanuje wolność drugiego. Dzisiaj podstawowym zagrożeniem tej czystości jest pornografia. Przynajmniej raz w tygodniu po pornografię sięga 80% mężczyzn. W wieku od 16 do 30 lat. A ilość wejść w Polsce na strony pornograficzne jest większa niż na wszystkie strony informacyjne.
zabieranie wolności sobie, niszczenie relacji, patrzenie na kobietę jak na rzecz. Nigdy nie było tak łatwego dostępu do pornografii na zawołanie, w każdym miejscu, w każdej chwili, uruchamiając smartfon, mogę mieć dostęp do treści pornograficznych. Nigdy też pewnie nie było takiego urzeczowienia kobiety. Ciekawe, że nie wiem, mieszkam na wsi, może do mnie to nie dotarło, ale nie słyszałem o jakichś marszach przeciw urzeczawianiu kobiet. Nie słyszałem o rezolucji ONZ-u czy Rady Europy, kiedy podczas panowania państwa islamskiego w Iraku, który zniszczony odwiedził Ojciec Święty, sprzedawano dziewczynki po 20-30 dolarów. Jakoś? Cicho. A to jest czyjaś córka, czyjaś siostra. I być może także gdzieś, odrzucając oczywiście sferę polityki, tam jakieś ideologie, to gdzieś może w tych naszych marszach kobiet jest gdzieś też taki lęk, że ta kobieta zostanie potraktowana jak rzecz, że zostanie sama, że będzie musiała się zmagać z chorym dzieckiem, bo od mężczyzny, który powinien, od człowieka, który powinien być mężczyzną, nie usłyszy słów "to jest nasze dziecko", tylko usłyszy słowa "to jest twój problem". Jakby zaszła w ciążę, stojąc pod wiatr. Wzywamy świętego Józefa, by nam dopomagał walczyć o czystość. Jest bardzo trudne. Dla księdza także. Bardzo trudne. Dziś na tym świecie, pisze Ojciec Święty, nawiązując do tego, jest widoczna i oczywista psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet. Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który chociaż nie ma wszystkich informacji, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. I wreszcie w naszej modlitwie prosimy świętego Józefa, byśmy jako mężczyźni dawali oparcie słabszym. Najpierw własnym dzieciom. 400 lat temu w Quito, w stolicy Ekwadoru, były objawienia Matki Bożej, objawienia jak objawienia, ale tam Maryja zapowiadała takiej zakonnicy, zwykłej siostrze zakonnej,
to, co się będzie działo w naszych czasach, na przełomie XX-XXI wieku. Z pewnością ta siostra zakonna nie wiedziała, o czym Matka Boża mówi, bo mówiła o zupełnie innym świecie, który ta zakonnica znała. Tam padają takie wstrząsające słowa, że diabeł będzie się żywił niewinnymi sercami dzieci. I nie chodzi tylko o te ciężkie przestępstwa przeciw dzieciom, ale także o to, że te dzieci nie mają ojca, że są pozbawione wzorców, że ojciec jest nieobecny, zapracowany, że ojciec jest przemęczony, że ojciec nie podejmuje obowiązków rodzicielskich. Maria mówiła 400 lat temu o dramacie dziecka pozbawionego należytej opieki, pozostawionemu samemu sobie. Mamy więc jako mężczyźni, jako Kościół, o co prosić Boga przez wstawiennictwo świętego Józefa. Przede wszystkim o to, byśmy byli mężczyznami, a nie chłoptasiami.